Mój program wyborczy jako kandydata do Parlamentu Europejskiego na wybory w roku 2014, 25 maja, startuję z listy Europa Plus Twój Ruch. Po pierwsze, dążenie do wzmocnienia i pogłębienia integracji europejskiej w wymiarze politycznym, gospodarczym, społecznym i militarnym. Po drugie, dążenie do zwiększenia kompetencji Parlamentu Europejskiego. Po trzecie, propagowanie idei zjednoczonej Europy opartej na równości wszystkich mieszkańców Unii Europejskiej wobec w pełni świeckiego prawa. Sprzeciw wobec ukłonów prawnych w stronę grup religijnych. Po czwarte, propagowanie w całej Unii Europejskiej konwencji praw człowieka i dążenie do osiągnięcia pełnej zgodności w tym zakresie. Po piąte, racjonalne podejście do emigrantów z państw muzułmańskich. Pełna otwartość Unii Europejskiej pod warunkiem poszanowania europejskiego prawa i obowiązków obywatelskich, w tym znajomości języka, poszanowania dla konwencji praw człowieka, bez wyjątków czynionych dla tradycji religijnych i praw zwyczajowych. Wprowadzenie lekcji arabskiego, irańskiego, tureckiego itd., tam gdzie są mniejszości obywateli Unii Europejskiej związane z tymi językami, w laickich i państwowych szkołach, według laickiego programu nauczania, tak aby obywatele Unii Europejskiej pochodzenia irańskiego, arabskiego itd. nie musieli wybierać w tym zakresie szkół koranicznych. Po szóste. Walka z dyskryminacją związków światopoglądowych, np. feministki, ateiści, zieloni, na rzecz związków wyznaniowych przy przyznawaniu grantów europejskich i w innych okolicznościach. Po siódme. Zabieganie o pełną równość mężczyzn i kobiet w całej Unii Europejskiej. Po ósme. Zabieganie o pełen zakaz prowadzenia w Unii Europejskiej prywatnych szkół religijnych, których program dydaktyczny może być sprzeczny z programem edukacyjnym szkół państwowych. Przykładowo, zakaz nauczania kreacjonizmu w niektórych prywatnych szkołach protestanckich, muzułmańskich i żydowskich. Po dziewiąte. Promowanie edukacji europejskiej we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Zabieganie o historię europejską oparte na dziejach kultury, odkryć i handlu, zamiast dominacji historii nacjonalistyczno-narodowej opartej na tematyce wojen, podbojów, heroicznych klęsk itd. To samo dotyczy zajęć literatury we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Więcej literatury z różnych państw Europy zamiast dominacji literatury narodowej i niekiedy nacjonalistycznej. Propagowanie religioznawstwa, nauki o wielości światowych religii, zamiast religii jako nauczania wdrażającego konkretne wyznanie, zamiast katechizacji. Po dziesiąte, propagowanie wspólnej kolejowej komunikacji europejskiej opartej na szybkich pociągach, pozbawionej opłat związanych z przyjeżdżaniem do innego państwa, dotowanie w tym celu regionów biedniejszych. Takie działania mogą mieć wymiar ekologiczny, integracyjny. Po jedenaste, promowanie języka angielskiego jako wspólnego języka całej Unii Europejskiej z uwagi na stronę praktyczną i jego powszechny światowy charakter. Po dwunaste. Propagowanie dobrej, bezpłatnej edukacji w całej Unii Europejskiej. Po trzynaste. Dążenie do silniejszego włączenia w Unię Europejską państw eurosceptycznych, takich jak Wielka Brytania. Zabieganie o zbliżenie członków brytyjskiej wspólnoty narodów do Unii Europejskiej, jak i o przekonanie Brytyjczyków do euro. Po czternaste. Pogłębienie stosunków z Indiami, największą obok Unii Europejskiej demokracją świata. Po piętnaste. Zwiększenie udziału Unii Europejskiej w badaniach naukowych, eksploracji kosmosu i rozwijaniu nowych technologii. Po szesnaste. Silniejsze propagowanie programów wymiany studentów pomiędzy państwami Unii Europejskiej. Dążenie do sytuacji, w której studia w innym kraju będą równie częste jak studia we własnym kraju. Po siedemnaste. Wspieranie komunikacji tramwajowej w miastach europejskich. Program Jedna linia tramwajowa na 50 tysięcy mieszkańców. Po osiemnaste. Rozwijanie kultury jako jednego z głównych bogactw Europy i elementu integrującego mieszkańców Unii Europejskiej. Po dziewiętnaste. Dążenie do wspólnej polityki energetycznej Unii Europejskiej i do zapewnienia samodzielności energetycznej Unii Europejskiej. Po dwudzieste. Dążenie do wyrównania zarobków i cen w całej Unii Europejskiej i do wprowadzenia euro na całym jej obszarze. Dbałość o zachowanie cen pierwotnych w procesie wymiany, dążenie do dowartościowania walut regionów biedniejszych Unii Europejskiej przed wprowadzeniem euro. Po 21. Dążenie do powstania silnej i nowoczesnej technologicznie wspólnej armii Unii Europejskiej. Po 22. Dążenie do powstania całkowicie wspólnej polityki Unii Europejskiej wobec innych państw. Docelowo ambasady państw członkowskich powinny być zastąpione ambasadami Unii Europejskiej. Po 23. Dążenie do wprowadzenia prawa zawierania małżeństw i adopcji dzieci dla mniejszości seksualnych na terenie całej Unii Europejskiej. Po 24.
dotowanie produktów dla małych dzieci na terenie całej Unii Europejskiej, jak i gęstej sieci darmowych żłobków i przedszkoli w celu zachęcenia obywateli Unii Europejskiej do rodzicielstwa. Po 25. Rozwijanie szybkiego internetu i wszelkich potrzebnych udogodnień w firmach państwowych i prywatnych, aby na rozległym terenie Unii Europejskiej coraz bardziej możliwa była praca na odległość, dokonywana przez pracownika z dowolnego miejsca w Unii Europejskiej dla pracodawcy w dowolnym innym miejscu Unii Europejskiej. Po 26. Propagowanie ogólnoeuropejskich praw zwierząt wynikających z naukowej wiedzy o tym, że nie są one tylko przedmiotami, ale podmiotami o mniej lub bardziej rozwiniętej możliwości odczuwania cierpienia i lęku. Po 27. Zabieganie o wprowadzenie ogólnoeuropejskiego programu ochrony medycznej, który będzie łatwo dostępny dla wszystkich potrzebujących niezależnie od dochodów. Po 28. Wspieranie nowoczesnej, wygodnej i ekologicznej komunikacji zbiorowej we wszystkich miastach Unii Europejskiej. Po 29. Projekt mini transportu miejskiego wzorowany na Indiach. Pojazdy trzykołowe zasilane gazem lub elektrycznie z akumulatorów mogłyby obsługiwać obszary, gdzie słabiej działa zwykła komunikacja miejska, np. dzielnice willowe lub zabytkowe centra. Cena powinna być trzykrotnie niższa od średniej ceny za taksówkę. Europejskie motorykrze, nie jako atrakcja turystyczna, ale jako rozwiązanie komunikacyjne, mogłyby wpłynąć na zmniejszenie bezrobocia, poprawić jakość środowiska oraz uczynić miasta bardziej przyjaznymi dla dzieci i ludzi starszych. Ten projekt sprawdziłby się zwłaszcza w ciepłych klimatycznie regionach Europy, gdzie przeważnie komunikacja zbiorowa jest słabo zorganizowana. Po 29. Dążenie do tego, aby wszelcy przedsiębiorcy Unii Europejskiej odprowadzali podatki do regionów, w których działają. Po 30. Tworzenie programów wspierających budowanie centrów technologicznych w regionach biedniejszych, gdzie kapitałem jest wykształcona młodzież. Po 31. Walka z bezrobociem poprzez organizowanie taniego europejskiego transportu i mieszkania ludziom, których umiejętności są potrzebne w innych odrodzimych regionach Unii Europejskiej. Funkcja posła w Parlamencie Europejskim nie pozwala na rozstrzyganie spraw lokalnych. Mimo to Wrocław, z którego startuję jako kandydat na posła europejskiego z listy Europa Plus Twój Ruch, jest w uprzywilejowanej sytuacji z uwagi na pełnienie funkcji Europejskiej Stolicy Kultury w roku 2016. W związku z tym elementem mojego programu wyborczego są projekty europejskie związane z ESK 2016. Projekt pierwszy. Johannes Runge. Wpisanie w historię Wrocławia prekursora niemieckich i dolnośląskich wolnomyślicieli Johannesa Runge, którego działalność przypadła na połowę XIX wieku. Projekt drugi. Park Noblistów. Stworzenie parku z pawilonami i wystawami multimedialnymi dedykowanego 11 wrocławskim noblistom. Byłaby to przestrzeń otwarta dla wszystkich, otwarty i twórczy portret mojego miasta, pokazujący jego twórcze tradycje. Projekt trzeci. Wrocławski szlak modernizmu. Wrocław był kolebką nowoczesnej architektury. Hala Stulecia została wpisana na listę zabytków UNESCO. W okolicach Hali Stulecia jest wiele innych budowli, bezcennych dla historii rozwoju architektury w Europie i na świecie. Szlak modernizmu byłby świetną atrakcją turystyczną i wspaniałą wizytówką miasta. O tych i o innych projektach dotyczących Wrocławia i Dolnego Śląska będę jeszcze mówił w innych filmikach. O niektórych już miałem okazję coś napisać i powiedzieć.